Polska należy w Europie do tych krajów, które mają najmniejsze zasoby wodne w przeliczeniu na jednego mieszkańca, ale paradoksalnie podlega takiemu samemu ryzyku powodziowemu, jak inne kraje naszej strefy klimatycznej, które mają większe zasoby wodne. Chociażby miejsce, w którym się znajdujemy, Wrocław, ale nie tylko Wrocław, cała ta część kraju w 1997 roku została dotknięta powodzią, nazywaną u nas powodzią tysiąclecia. Były to wody, których nigdy wcześniej tutaj nie notowano, ale także w roku 2010 nasz kraj został dotknięty powodzią w dużo mniejszej skali, ale skala zniszczeń sięgnęła 3 miliardów euro. Tak, niestety specjalnością naszego regionu są tego typu zdarzenia. Specjalnością naszej delegatury jest kontrola tego, w jaki sposób wydaje się pieniądze, by przeciwdziałać, a potem pomagać ludziom, którzy już zostali dotknięci tymi zdarzeniami. Podobnie i ta kontrola, w której mamy wziąć udział wraz z przedstawicielami innych najwyższych organów kontrolnych, no, skoncentruje się właśnie na tym, w jaki sposób wydatkowano pieniądze na zapobieganie, w naszym przypadku, powodzi. Tak naprawdę mówimy o kontroli, która generalnie dotyczy zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego. Chcemy to, ten system zarządzania kryzysowego, który w Polsce jest zbudowany dość mocno, może nie całkiem wprowadzony w życie, przetestować kontrolnie na jednym przypadku, dla Polski bardzo ważnym, a mianowicie jak ten system przeciwdziała i wspomaga zarządzanie w momencie, kiedy jest powódź. Czyli chcemy taki jeden case porządnie przeanalizować w ramach całego systemu. Chcemy pokazać, czy to, co w tym systemie jest zbudowane, będzie skutecznie działało, gdyby zdarzyła się powódź taka, jak tutaj była kiedyś, kilka dobrych lat temu. Czy te działania będą efektywne, to znaczy, czy one będą takie, że będą przynosiły rezultat oczekiwany i będą oszczędniej, wydajnie robione. To wszystko chcemy w ramach tej kontroli zbadać. Tutaj jest specyficzna konferencja, dlatego że ona nie mówi, jak budować, jak wydawać pieniądze, jak planować inwestycje. Ona mówi, jak kontrolować te przedsięwzięcia ze strony państwa, bo jeśli mówimy o kontroli, to jest jeden z elementów systemu nadzoru, ale bez kontroli nie ma inwestycji, bez kontroli nie ma jakości inwestycji, bez kontroli planowania i procesu planowania nie ma dobrych inwestycji. Więc pod tym kątem uważam, że są to bardzo owocne i bardzo przydatne dyskusje. W ostatnich latach świat nawiedza coraz więcej katastrof, tak przyrodniczych, jak i cywilizacyjnych. W ich konsekwencji giną ludzie, a życie wielu innych jest zagrożone. Od naszego przygotowania zależeć będzie, ilu z tych ludzi da się uratować. Delegatura wrocławska Najwyższej Izby Kontroli właśnie w kwietniu rozpoczyna kontrolę równoległą systemu zarządzania kryzysowego i systemu powiadamiania ratunkowego, która to kontrola będzie właśnie prowadzona w celu sprawdzenia skuteczności działania wszelkich służb, które współdziałają przy szeroko pojętym zarządzaniu kryzysowym. Wiadomo, że powódź na Ukrainie niesie ze sobą katastrofalne następstwa i to nie tylko dla naszego państwa. Podobnie powódź w Rumunii niesie ze sobą następstwa dla Ukrainy. Dlatego bardzo ważna jest współpraca na poziomie międzynarodowym, żeby zapobiegać katastrofom wspólnie, ponad granicami. Rzeczywiście katastrofy nie mają granic. My w ramach tej kontroli będziemy podchodzić zapewne w różny sposób. Ale właśnie, po to dzisiejsze spotkanie, po to podpisywany dziś dokument o wspólnych kryteriach ocen, będzie wspólny mianownik dla wszystkich działań kontrolnych podejmowanych równolegle przez zgromadzone tutaj najwyższe izby kontroli poszczególnych krajów. No, my się uczymy od siebie. To jest bardzo ważne, że żaden z kontrolerów nie zjadł, potocznie rzecz ujmując, wszystkich rozumów. Nabieramy doświadczeń, a oprócz tego to jest bezcenne spotkania, które mają charakter nie tylko oficjalny, ale też osobisty. Kontrolerzy wszystkich krajów europejskich muszą umieć się dogadać.
Myślę, że możemy napotkać tutaj na pewne trudności. Posługujemy się w końcu różnymi językami. Pochodzimy z odmiennych kultur. Administracja w naszym kraju różni się od administracji niektórych krajów obecnych podczas tego spotkania, szczególnie krajów ze wschodniej Europy. Ale łączy nas poruszany problem, więc powinniśmy się postarać pokonać te różnice. Bo kontrola to nie tylko, żeby stwierdzić, jak jest, jak powinno być, jakie są różnice, ale również, co zrobić, żeby te zauważone różnice in minus poprawić, a in plus rozpropagować. Więc to jest prawdziwy cel kontroli. Nasze kontrole pokazują, że lepiej przeznaczać pieniądze na zapobieganie katastrofom, niż później znacznie większe sumy przeznaczać na usuwanie ich skutków. No, powiem szczerze, że zdziwiony jestem już po pierwszych dyskusjach jedną rzeczą, że rzeczywiście każde z państw wybrało swoje takie typowe zagrożenie, albo takie zagrożenie, które kiedyś było i było bardzo niebezpieczne dla danego państwa. Na przykład bardzo, tu dużo mówiliśmy o Czarnobylu. Albo właśnie zagrożenie, którego najbardziej się obawiają ludzie w danym państwie. I znowu, mają system, bądź starają się zbudować ten system, no i testują, czy ten system jest adekwatny, czy on będzie rozwiązywał te problemy związane z tym zagrożeniem. Co w ogóle będzie ciekawe kiedyś porównać te wszystkie systemy zarządzania kryzysowego, patrząc na nie właśnie w aspekcie określonego dla danego państwa najważniejszego zagrożenia. We Włoszech dochodzi do wielu katastrof. Niektórzy żartują, że same Włochy to jedna wielka katastrofa. Ale mówiąc już całkiem poważnie, cierpimy z powodu powodzi, cierpimy z powodu trzęsień ziemi. Musimy żyć z tego rodzaju problemami na co dzień. Więc wydaje mi się, że będzie bardzo interesujące zrobić coś z tym wspólnie, razem. Something together. No zdecydowanie tak. Na pewno po pierwsze w podejściu. To bardzo ciekawe jest podejście ukraińskie, bardzo, bardzo interesujące, dobrze zbudowane też na poziomie takim projektowym, znaczy są definiowane projekty. W ramach projektów są definiowane precyzyjne cele, są definiowane wskaźniki skuteczności, efektywności i jakby na podstawie tego ocenia się środki wydatkowane na zarządzanie kryzysowe. Bardzo ciekawe podejście, dość interesujące. Myślę, że generalnie porównanie różnych podejść do tego samego problemu jest rozwijające, jest ciekawe i zawsze można się nauczyć czegoś nowego.